razem papać jabłeczki czerwione. Serdecznie na Cieszyńskim Rynku. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja mam tylko jedno małe ogłoszenie. Szliśmy w orszaku z Ewunią małą, która szuka swojej mamy teraz. Także mama Ewy, Ewa tutaj stoi pod sceną. Już mamusia idzie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Was tak tłumnie zgromadzonych na rynku w Cieszynie. Wprawdzie dzisiaj ten dzień z jednej strony jest radosny, z drugiej strony jest bardzo smutny i mam ogromną prośbę, żebyśmy teraz na minutę wspomnieli tych, którzy niestety dwa dni temu zginęli w Szczyrku. W tej ogromnej tragedii łączymy się z rodzinami tych ofiar, łączymy się z wszystkimi mieszkańcami Szczyrku. I bardzo bym prosiła o chwilę
ciszy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak się w naszym życiu zdarza, że te chwile radosne przeplatane są z tymi chwilami smutnymi. Ale mamy dzisiaj Mikołaja. Myślę, że początek Adwentu i Mikołaj i te radosne rozświetlenie choinki jednak natchnie nas do tego dobrego, świątecznego nastroju. Będziemy pamiętać o tych zmarłych, ale też będziemy się cieszyć tym, co przed nami, czyli świętami Bożego Narodzenia. Chciałam zapytać, czy wszystkie dzieci już dzisiaj dostały prezenty? I czy jeszcze by chciały dostać? A czy tym prezentem może być też rozświetlenie naszej choinki? Widzieliście tutaj cały orszak, my się też jeszcze przedstawimy, ale nie wiem, czy w programie to już, czy nie już? Że już rozświetlamy? Tak. Ja myślę, że za kilka sekund. No dobrze. Przede wszystkim opowiemy o tym, dlaczego tu jesteśmy, bo po raz pierwszy orszak świętego Mikołaja po wielu, wielu latach, set latach, powrócił do Cieszyna i mamy nadzieję, że zawsze 6 grudnia wyjdziemy spod rotundy i przejdziemy na rynek w tym wspaniałym orszaku i co roku będzie piękniej, co roku będzie was więcej, co roku będzie wspanialej. A ten orszak i rozświetlenie choinki będzie też sygnałem do rozpoczęcia naszego wielkiego świątecznego jarmarku, który potrwa do 23 grudnia tak naprawdę na cieszyńskim rynku, ale szczególnie zapraszamy was w 2 najbliższe weekendy, czyli jutro, pojutrze, a także za tydzień 14 i 15 grudnia. Są ulotki, są plakaty, szczegóły też na stronie internetowej i Facebooku Domu Narodowego Miasta Cieszyn. Koncerty, występy, pokaz laserowy, wspólne gotowanie, no wiele atrakcji na was czeka. I są też niespodzianki, bo jeszcze, szanowni państwo, nie mamy całego miasta ustrojonego. Jeszcze czekają na nas niespodzianki. One się pojawią w najbliższych dniach. No właśnie. Będą świecące niespodzianki na rynku i w różnych miejscach miasta. A ta największa świecąca niespodzianka, żywa choinka, prawdziwa, która powróciła po kilku latach na cieszyński rynek, czeka na nasze wspólne rozświetlenie, na nasze wspólne odliczanie, które już myślę za momencik rozpoczniemy. Czy jesteście gotowi do wspólnego odliczania i rozświetlenia choinki? Słuchajcie, moi drodzy, liczymy od 10 w dół do 0. Mam nadzieję też, że tak, mamy gotowość, dobrze. No więc wszyscy razem głośno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, światło! Podoba wam się? No to się cieszę. Piękna choinka. Jest z nami Mikołaj, jest anioł, jest diabeł, jest baba, jest książę jeden, książę Noszak, cyganie, Żydzi, wszyscy. Wspaniały orszak. Oni są dla was tutaj. Możecie z nimi sobie spokojnie robić fotografię. Mam nadzieję, że jeszcze z nami zostaniecie. A was wszystkich zapraszamy jeszcze na koncert zespołu Torka. Zagrajcie nam coś. Ale nie, ja nie wiem. Co? Słuchajcie,